Cześć wszystkim, ja jestem youtuberem McGregor, a to jest drugi odcinek serii Wszystko, czego byłeś ciekaw, ale nigdy tego nie zrobiłeś i pewnie nie zrobisz. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się, jak widzicie na zaznaczonym obrazku, kasetą wideo. Kaseta jest przewidziana na 30 minut, więc zaraz wam pokażę, może nawet... Ta taśmy nie jest tak dużo, ale mniej więcej będzie chodziło o to, co w odcinku numer 1. Czyli przekonamy się, ile takiej taśmy mieści się w takiej kasecie. Oczywiście to jest kaseta 30-minutowa, jak widzicie, miejsca tu jest jeszcze na sporo więcej taśmy, ale akurat taką kasetę dawałem, więc taką sobie zbierzemy. Pozwolę sobie przed nagraniem odkręcić śrubki, żeby tutaj nie było zbędnego, no wiecie czego. No i przejdziemy od razu do, mam nadzieję, że mi się uda jakoś sprawnie to zrobić jedną ręką. Co tam tu? Przy okazji, gdyby ktoś był ciekawy, i tak wygląda kaseta wideo po otwarciu. O ile nikt tego wcześniej nie próbował, a myślę, że sporo takich osób. No to lecimy z tym koksem. Jak zwykle będziemy ją owijać wokół szuflady. Zaczynamy sobie od owinięcia jej. Tutaj i idziemy z tym koksem. Przyjmijmy 60 owinięć, a więc 60 razy 86 cm, daje nam to, proszę ja was, 51 metrów 60 cm. A tak wygląda taśma wideo wyciągnięta ze szpuli.